Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, na CSGO Skinsie się znajdujemy, 10 koła dzisiaj mam oczywiście z poprzedniego filmu, więc skrzynka Luxurious na sam dobry start, myślę, że 1060 zł, jest to wróżba fajna na sam początek tego filmu. Mamy rękawice, więc powinno to być otwarcie na plus, ale no tutaj delikatnie te 2-3 dyszki na minus. Zobaczmy jeszcze raz, no jakby dokręciło się do tego kałacha i to weszło! No dobra, fajnie, że udało nam się trafić kałacha, no ale z tego jak jesteśmy na minus, tak? Royal Case, no i z jedną też myślę, na początek można otworzyć. Zobaczmy, co nam tutaj zaproponuje. M4 Print Stream. Mogło być w ciut lepszym stanie, tak? Podbijmy trochę do dwóch skrzynek i zobaczmy, co teraz! No! 0,17% na te rękawice. 1600 zł, 2400 łącznie. Okej, okay. No jest to profit, tak? Więc nie ma co narzekać. 3 na raz. No, okej. Okay. Myślałem, że przeleci tutaj, no ale jest kosa, są rękawice. No jest Prince Ring. No dobra, no to myślę, że teraz można przejść tutaj na batelki. Oczywiście przypominam o kalendarzu. Kalendarz powoli się kończy. Dalej nagroda specjalna nie została trafiona, więc coś słabo strzelacie, tak? W te numerki. Jak chcesz oczywiście wygrać w kalendarzu, to no, napisz w komentarzu. Gang. Napisz oczywiście w komentarzu numerek, jaki chcesz, sub z dzwonem oczywiście. No i dołącz na Discorda, bo to też jest ważne, ja to sprawdzam, stary. No i oczywiście użyj kodu Croxy na CSGO Skinsie. Logujesz z linku, z opisu, bądź klikasz oczywiście doładuj i wpisujesz tutaj kodzik Croxy. Jak chcesz, oczywiście są pełnoletnie i chcesz sobie zakręcić, to możesz sobie przed każdym doładowaniem wpisać ten kod i 10% więcej otrzymasz z tym kodem, a nowi użytkownicy 2,50 na start. No nie ukrywam, troszkę mnie odkleiło z tą bitwą, bo 6500 zł, pierwsza bitwa, odklejka mocna, tak? Nawet szczerze, troszkę za bardzo się, że tak powiem, wciągnąłem w to, co mówię do Was, że no nie spojrzałem nawet, że bardzo, za bardzo mnie poniosło. No i zobaczmy, no jak tą bitwę przegramy, no będzie mi smutno, bo fajny pieniążek mieliśmy. A jak przegramy, to będzie, że tak powiem, kwota uszczuplona. 5200 nam zostanie. No ale liczymy oczywiście, że no nie będę musiał tutaj płakać po tej bitwie. Zobaczmy, 5-3 z rękawicami, potem są skrzynki jeszcze Royal, no naprawdę ma potencjał ta bitwa, tak? Tylko żeby tutaj z tych skrzynek jeszcze coś podrobić. 75 zł, Stat Track Desolate Space. No, okej, okay, niech będzie. No, nową rewolucję mamy również za prawe stóweczkę. I ostatnie skrzynie dev, potem lecą rękawice. No, dawno nie wrzucałem chyba takiej dużej ilości skrzynek rękawic na battle, więc zobaczmy, może dzisiaj będzie to dla nas opłacalne, może to będzie good for us. No, ale tutaj okej, okay, te rękawice jego tylko 332 zł kosztują. Spodziewałem się szczerze, że no troszkę jednak więcej będą kosztować, bo one aż takie brzydkie to chyba nie są, no tak mi się wydaje. No ale dobra, może mi się tylko wydaje. Póki co przewaga 65 zł na naszym koncie. No tutaj mocno close, złotóweczkę tylko więcej te moje. A tutaj halo, co poleciało? Hydra Gloves, okej, okay, 250. 2,1,6 w naszym tutaj ekwipunku. 514,344. Ujej, patrz to, co się dzieje! Ale sypło! No! Robi wrażenie. 2,400 Bionetic Slotter. Dwie rękawiczki. No, zobaczmy, jeszcze jedna ta skrzynia Royal i potem leci ametyścik. No to będzie 1000 zł teraz, żeby tutaj się nic złego nie stało w tym ametyście. No dobra, mamy to, no na chillu tutaj do końca dotrwaliśmy. 12 koła, stary. No dzisiaj powiem, że fajnie się to zaczyna, znaczy zaczyna, no już trochę tych skrzynek otworzyłem. Spróbujmy eventowe skrzynki na szybkim. Może w końcu uda się trafić coś godnego, że tak powiem, tutaj umieszczenia w tytuł. Na przykład jakiś Bowie Knife, może jakiś Tiger Tooth, jakiś tutaj szafirek. No nie obraziłbym się, jakby w końcu coś mi poleciało z tej skrzynki, bo bardzo bym chciał umieścić to w tytuł.
No ale póki co... Trzyneczka ta chyba ma wobec mnie inne plany. 90 zł, 216, parcie kolejne 35. Wydajemy 126 na tą trzcinę, nie? Więc... Kurczę, no czy to jest dużo? No na pewno procent na trafienie tych lepszych skinów jest mniejszy. No bo wiesz jak to jest, no w skrzynce za 4 dyszki nie można jak często trafiać z itemów za 5-6 tysięcy, nie? Szansa na to jest mała. No ale jest to do zrobienia, tak? Jest to do zrobienia. No ale póki co... Nie spojrzałem w sumie ile miałem kasy jak wszedłem na tą skrzynię. No ale... No, trochę tutaj już na niej chyba straciliśmy, nie? No bo mówię, nie wiem, czy nie trafiłem ani razu, znaczy kosy to okej, no bo najtańszą kosą tutaj jest, no teraz pytanie, to jest za 5000, to jest za 5200, a ta jest za 5700, no to najtańsza kosa za 5 koła, stary. Ale no nawet tych rękawic nie trafiłem tutaj, nie wiem czy AWP trafiłem, Containment Breach, z tej skrzynki. No nie wiem, takie mieszane uczucia mam do niej. Jakieś no, ciut droższe by się przydały te skrzyneczki eventowe, nie obraziłbym się naprawdę. No ale co? No trzeba iść, że tak powiem, tutaj dalej. Z duchem tutaj czasu i otworzyć skrzyneczkę Anarchia. 211, 630 za 3. Łatwo policzyć. Jest Kałachlit Museum. No tutaj są ładne skiny. Fajnie by było coś z tej skrzyni trafić. 400. Tutaj, no 500 prawie, no ale to dalej no nie jest to, no my wydajemy 630 zł, więc no tu oczekujemy jednak jakiś fajerwerku chyba, nie? Jakiegoś, wiesz, efektu wow. No póki co, to tego efektu wow nie ma, no jest Alpa Simov, no to nam zwraca zaledwie jedno takie otwarcie, więc no nie ciekawie, ciekawie. 50 Dead by Kitty. Niecałe 500. No my po stówce tak by... Ej, dobra, Masterpiece spoko, za kafla. No ale to też nie jest to, no co z tego, że raz na te kilkanaście otwarć takie Masterpiece'a nam sypnie. Jak ja tutaj przyszedłem po... No ciut lepsze tutaj przedmioty, 13 tysięcy na moim koncie, 653 zł. No i próbujemy dalej, nie poddajemy się jeszcze póki co, jeszcze mam... Wiesz, mam jeszcze psychę, tą skrzynkę otwierać. Mimo iż już naprawdę moja psychika jest tak na pograniczu wyczerpania, nie? Biorąc pod uwagę, że... No zobacz, jakie to są itemy. Jest Blue Steel nawet głupi. No Vaya Marble Fate. Zobacz, ile tu jest noży. A my nic nie możemy trafić. Nic. 521. No i my wychodzimy po stówce na minus. No tutaj nawet w porywach do kilku. Więc no... Zaraz tutaj chyba będzie trzeba zrobić wiatr wielkich zmian i odpuścić tą skrzynkę i zmienić po prostu tą skrzynkę. No bo póki co nie podoba mi się to co się dzieje. 600 zł, 680, no tu nawet nie ma 600. Dobra, jak poniżej 10 koła zejdziemy to już, że tak powiem, trzeba definitywne pożegnanie z tą skrzynką zrobić. No póki co, no Trambu Passimov ratuje tutaj trochę tą skrzynkę. Może to jest, wiesz... Może to jest wpisane w gwiazdach, stary. Że teraz te dropy tak podtrzymują. Podtrzymują przy życiu, żeby poniżej tych 10 koła nie zejść. I zaraz coś sypną mocnego. I tam nawet Good Knife mignął obok. No i patrz, i ten Masterpiece teraz leci i ratuje. No dobra, i patrz, i znowu ratuje. No nie zjeżdżamy póki co poniżej tych 10 koła. No była AWP Asimov. Tutaj dwa razy AWP. Rękawice. No ale tu już się chyba no właśnie. Chociaż no jeszcze jedno będzie. I zobacz, nowa AWP ratuje. No tu już niestety chyba tego nic nie uratuje. No i to jest najwyższy czas, żeby zmienić skrzynkę stary po prostu. No Anarchia. No popisała się. 1200 zł. Żeby teraz tylko na ten nie przegrać wszystkiego, całego budżetu, bo to już jest, że tak powiem, duża inwestycja. No jest case hard, no dobra, dwa koła jest. Coś tam odrobiliśmy, no ale... Kurczę, może battle są kluczem do tego, żeby wiesz... Żeby faktycznie na tych skrzynkach zarobić. Mogę wrzucić
19 skrzynek, bitwa za 8 koła. 8 koła. 8 koła. Jeszcze to jest pieniędzy, stary. Jest bardzo dużo pieniędzy i byłoby mi przykro, gdybym to przegrał. Więc liczę, aha, że skrzynka mnie nie zawiedzie. No dobra, skrzyneczko Luxurious, ja cię bardzo proszę, nie każ mi, że tak powiem, z ciebie rezygnować, żebyśmy, wiesz, bo się zaraz, ja tu zaraz strzelę focha na ciebie. 16 skrzynek przed nami jeszcze. Jest to kupa czasu i kupa, że tak powiem, możliwości, potencjału na trafienie skinów z tej skrzynki najlepszych. Jakie są najlepsze skiny z tej skrzynki? Szczerze nie wiem. Nie mam w głowie każdej skrzynki rozpisanej, tak? Na 1000 zł. No tracimy te 600 do naszego przeciwnika niestety. No z tą obrzemeczką Golden Koi trochę nam tu... No właśnie, trochę odjeżdża, trochę mocno odjeżdża. Najlepsze jest to w ogóle, że chciałem rzucić tu Underdoga. Tak coś czułem, kurczę, że nie, może Underdog będzie dobrym pomysłem. No i byłby dobrym pomysłem. No ale los, że tak powiem, chciał, jak zawsze, mnie też, tak powiem, sprawdzić. 46 zł, 156, no nie, co by musiało się tu wydarzyć, żeby stratę 1300 zł. Odbić w ciągu 7 skrzynek. Tym bardziej, że zobacz, to trafia Golden Koi, a on trafia MK za 329 zł. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ostatnia szóstka. No, rękawice spoko. Gdyby nie trafił KSR Deneda, byłoby to spoko, tak? No póki co tylko, że tak powiem, napychamy jego kiermanę. 6800. No to już się nie może nic dobrego wydarzyć dla nas. No to już... Tak powiem, jest to bitwa spisana na straty, a szkoda, bo pula łączna, chyba 10 koła ponad, będzie na pewno. No Fenek, 800 straty. Poczekajmy. No tak, dzięki za oglądanie, widzimy się jutro, użyj kodu Croxy, jak chcesz wesprzeć biednego twórcę. Siema!